Dzień dobry Państwu, zaczynamy serwis informacyjny. Konrad Chmioła, zapraszam. Zaostrza się sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Nielegalni imigranci atakują funkcjonariuszy. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia doszło do 5 ataków, w tym na 2 żołnierzy, którzy z obrażeniami twarzy zostali przewiezieni do szpitala. Nasza redakcja udała się pod samą granicę, by sprawdzić, w jaki sposób nielegalni imigranci są w stanie pokonać strzeżoną zaporę. O 20:50 emisja drugiej części reportażu Michała Jelonka. Telewizja Republika jest wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne. Takim miejscem, szczególnie w ostatnich kilku dniach, jest pas graniczny z Białorusią. To tutaj od kilkudziesięciu godzin trwa wzmożona presja migracyjna ze strony nielegalnych imigrantów, których tutaj na przejścia graniczne skierował białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka. To inspiracja oczywiście Władimira Putina i element wojny hybrydowej, która rozpoczęła się w grudniu 2021 roku. I to jest miejsce, w którym nielegalni imigranci zaatakowali dzisiaj naszych żołnierzy. Rzucali w nich przedmiotami, kamieniami, konarami drzew, jakimiś łomami. Dzień dobry panowie, cześć czołem, Telewizja Republika. Mamy zgodę od Straży Granicznej pod odsłoniem do podlaskiego oddziału. Zresztą drugi raz, bo byliśmy w środę. Gdzie idziecie? Wie pan co, chcieliśmy dojechać tam do tego miejsca, co się dzisiaj działo, te tereny bagienne. Zgłaszaliśmy do podlaskiego oddziału, że będziemy tą Toyotą na warszawskich blachach. Wiemy mniej więcej, jak duża, jak liczna jest ta grupa? Po 3, przechodzą 4. Z kimś od was rozmawiałem, z innej zmiany pewnie, to mówi właśnie, że zaatakowali tego drugiego żołnierza z obrażeniami twarzy. No, jakiś czas kamieniami rzucałem, ostatnio no, słoikami i rozbijali słoiki. To nie jest łatwy kawałek chleba, to jest rzeczywista służba ojczyźnie, to jest służba, na szali której stawiane jest życie i zdrowie każdego z tych ludzi, polskich patriotów, którzy dzisiaj bronią polskiej granicy, bronią nienaruszalności polskich granic, zabezpieczając nas wszystkich przed zalewem nielegalnych migrantów, mówimy o tych migrantach, którzy koczują od kilku dni. Ta presja jest wzmacniana od kilku dni na granicy z Białorusią. To, co Państwo widzą w obrazkach telewizyjnych, to jest jedynie ułamek tej rzeczywistości, której my dzisiaj dotknęliśmy, będąc tam na miejscu, będąc z żołnierzami, strażnikami granicznymi. Rząd Angeli Merkel twardo zabiegał o budowę gazociągu Nord Stream 2. Tak wynika z dokumentów niemieckiego Ministerstwa Gospodarki. Wcześniej gabinet Merkel utrzymywał, że rosyjski gazociąg jest prywatnym przedsięwzięciem. Teraz wiadomo, że niemieccy urzędnicy regularnie spotykali się z przedstawicielami rosyjskich firm odpowiedzialnych za budowę gazociągu, ignorując przy tym zastrzeżenia sojuszników, w tym Polski. To jest oczywiste, że Niemcy i Rosjanie planowali to na najwyższym szczeblu, na szczeblu kancelarskim i na szczeblu prezydenckim, jeśli chodzi o Federację Rosyjską. Natomiast informacje, które do nas docierają, mówią również o tym, że planowano całą politykę informacyjną, czy raczej w tym przypadku dezinformacyjną, uspokajanie opinii publicznej, o tym, jak mówić w rozmowach z premier Beatą Szydło o Nord Stream 2, jak przekazywać społeczeństwu informacje, że nie ma to nic wspólnego z imperialną polityką Rosji. Widzimy, że tą narrację wypracowaną prawdopodobnie na Kremlu powtarzał na przykład Rafał Trzaskowski, który na Boga nawet się powoływał, mówiąc o tym, że jest to na szczęście tylko inwestycja biznesowa, a nie polityczna. Dzisiaj możemy zastanawiać się już tylko nad jednym. Czy faktycznie było to porozumienie, w którym Niemcy nie zastanawiali się nad tym, co Rosjanie tak naprawdę będą robić w Europie Środkowo-Wschodniej, czy Niemcy, budując Nord Stream 2, doskonale wiedzieli, że prowadzi to do wojny na Ukrainie, tylko to również ukrywali przed opinią publiczną. Chociaż od zawiązania koalicji 13 grudnia minęło już pół roku, to rząd wciąż nie realizuje przedwyborczych obietnic. Taki stan rzeczy rozczarował nie tylko wyborców, ale nawet przedstawicieli rządu. Marszałek Szymon Hołownia chce realizowania inwestycji. Z kolei dla premiera Donalda Tuska jedynym spoiwem koalicji jest piętnowanie poprzedników. Jak wiadomo, rząd w dalszym ciągu nie zajął konkretnego stanowiska w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Obietnica rozliczenia całego zła, korupcji i złodziejstwa łączyła całą koalicję 15 października. Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło. Sam antypis nie wystarczy. Polacy zasługują na rozliczenie afer i inwestycje w lepszą jakość życia, bo przyszłość nie jest mniej ważna od przeszłości. To chęć budowy lepszej Polski stworzyła koalicję 15 października. Tu nic się nie zmieniło. To paliwo, o którym teraz rozmawiamy, czyli polityka rozliczania PiS-u i uczestników, no niech będzie poprzedniego obozu rządzącego, ona jest epatowanym takim łącznikiem, natomiast on się nie może wyczerpać, dlatego że jest jednym z niewielu spoiw koalicji rządzącej. I tak naprawdę, kiedy pojawiają się sytuacje no, mniej lub bardziej kryzysowe, te, no niech będzie różnice, one się jakoś tam silniej manifestują. Pewne różnice istotne w podejściu chociażby do wielkich projektów cywilizacyjnych, oczywiście tutaj CPK, ale ich jest zdecydowanie więcej. Ta koalicja jest oczywiście koalicją daleką od symetrii, tutaj nie ma równych partnerów, tylko jest bardzo silne ugrupowanie. Ja nie będę używał określenia przystawki, ale, że tak powiem, koalicję współtworzą z Koalicją Obywatelską, nomen omen, ugrupowania o zdecydowanie niższej reprezentacji w parlamencie. W związku z czym tutaj jest oczywiste, kto rozdaje karty. Piłkarze Realu Madryt triumfowali w Lidze Mistrzów już po raz 15. W finale na Wembley w Londynie pokonali Borussię Dortmund 2-0. Zwycięstwo w Lidze Mistrzów daje królewskim szansę gry o kolejne trofeum – Superpuchar Europy. To spotkanie odbędzie się już w sierpniu w Warszawie. Przed przerwą dominowała Borussia, ale to jednak Real zdołał strzelić dwie bramki i to on zatriumfował w najważniejszym klubowym meczu sezonu. Gole dla królewskich strzelili Dani Carvajal i Vinicius Junior. Real w finale rozgrywek o Puchar Europy, mających od 1992 roku formułę Ligi Mistrzów, wystąpił już po raz 18. Z 15 triumfami poprzedni w 2022 roku jest absolutnym rekordzistą na starym kontynencie. Dla porównania, drugi w zestawieniu AC Milan ma 7 takich sukcesów. Trener królewskich Carlo Ancelotti śrubuje swój trenerski rekord. Ma już 5. Puchar Ligi Mistrzów, 3. zdobyty z Realem. Latem przyleci z drużyną do Warszawy, a polskich kibiców czeka duża atrakcja, bo na PGE Narodowym królewscy powalczą z Atalantą Bergamo o Super Puchar Europy już 14 sierpnia. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, miłego popołudnia i do zobaczenia.